Cześć, ja jestem Quad i to jest ta gra. Moja ulubiona gra ever, never i wszystkie inne takie. No, kto by się spodziewał, niby wygląda na taką grę dla dzieci, a jednak biednemu Quadowi się to podoba. Abrakadabra. Nieważne. Uwielbiam motyw czarodziejski i tak dalej, po prostu. Jak widzicie, grałem w tą grę już kilka razy i dosyć daleko dotarłem. Tutaj mam 56 level, tutaj mam 47, 48. No, dwa razy byłem żywioł życia i raz żywioł ognia. No, wszystkich żywiołów jest tutaj 7, ale wszystko po prostu wam pokażę w grze. Po prostu uwielbiam tą grę. On nie widziałem zbyt dużo let's play z tej gry, bo jak można zrobić grę, jak zrobić let's play z MMOsa. Tak, jest to gra MMORPG i niby dla dzieci, ale zobaczycie, że na sam początek będzie to takie łatwe, takie proste, że nie wiem, czy jakiekolwiek dziecko by nie dało sobie rady. Ale później, taki 60 level, to już od takiego, to po prostu już od 50 levelu tutaj zacząłem szalać, wyrywać sobie włosy, to jest taka trudna gra, że... Przepraszam. Dobra, już jestem, przepraszam za to krótkie cięcia, musiałem uspokoić brata, który dostał downa. Zaczął się chichrać. No nieważne. Zacznijmy, co? To jest ta gra, która jest tą wybraną. Nie wiem, ta gra ma kurde w sobie tą coś, ta grafika, która jest tak dziecinna, ale wciąga. No nieważne, zacznijmy, zacznijmy. Spójrzcie. Ładnie. To jest taka bajeczna grafika, brzydka, co nie? Ale bajeczna i wciągająca, dzięki której mi się gra nie nudzi. Zobacz Gamma! W końcu kogoś znaleźliśmy! Bardzo fajnie. Niezła nazwa dla sopy. Niczym Harry Potter! Będziemy Harrym Potterem. Hurra. Very, very distant realm. My goodness. On a world, I wonder what manner of wizard. No właśnie. Perhaps we should consult. Idziemy do księgi tajemnic, żeby odkryć. Żeby. Answer these questions to find out what type of wizard you are. Sorry. Musimy odkryć, jakim czarodziejem będziemy. Ja mam swój upragniony cel. Więc. Pomyślmy, jakie by było, marze, żeby było to żywioł śmierci. Wszystkich żywiołów jest 7. Jest żywioł, są żywioły takie podstawowe i takie powiedzmy bardziej inne. Plus jeszcze jeden dodatkowy. Jest, są, więc jest 7 żywiołów. Te podstawowe to ogień, lód i wichura. Te takie troszkę dziwacze, które w ogóle nie przypominają żywiołów, to życie, mit, tak serio mit, śmierć i jeszcze jeden żywioł, czyli harmonia, połączenie wszystkich żywiołów. Na przykład tam są takie czary typu hydra, która atakuje po troszku trzema tymi. Po troszku trzema, jak to się nazywa? Żywiołami, tego słowa szukałem. No nieważne, ja moim upragnionym celem, moim upragnionym żywiołem do zdobycia jest żywioł śmierci. Grałem nim raz na sam początku, kiedy zaczynałem i to naprawdę bardzo, bardzo fajnie wyglądało. W ogóle śmierć jest całkiem spoko. Więc co bardziej kojarzy się ze śmiercią? Grać sam, iść na imprezę? Oczywiście, że grać sam. Która z sił? Śmierć. Co to może być z śmiercią? Wichura piaskowa to bardziej harmonia, no bo, harmonia ma taki wygląd pustynny, w ogóle zobaczycie sami. Tornado to bardziej wichura, śnieżyca to lód, trzęsienie ziemi to mit, huragan to jest wichura. To tornado to co to w końcu jest? Wybuch wulkanu to ogień, co jeszcze zostało? Zostało jeszcze życie, to pewnie zaraza. I zostało tutaj... Tornado.
To co tam jeszcze? Właśnie śmierć została i to tornado jest? No dobra, no i będzie tornado. Twój ulubiony przedmiot to? Przedmioty polski, matematyka, fizyka, sztuka, muzyka. Gdzie informatyka? Czemu nie ma tej informatyki? No dobra, a na drugim miejscu? Nie ma tutaj niczego, co znam w drugim miejscu. No dobra, niech będzie pierwszy. Gdzie będzie ten język polski? Chociaż nie jest najgorszy. Całkiem spoko. Która najbardziej pory roku? Która bardziej się kojarzy z śmiercią? Pomyślmy. No nie wiem, wezmę lato. Ale współzawodniczenie z innymi. O, jakie swoje ulubione zwierzę? Smok? Nietoperz, zdecydowanie nietoperz będzie do śmierci. Kamień Onyx bez czarny. Jest! Kość śmierci! Czarodzieje śmierci są często samotnikami. Cechuje ich zaangażowanie, odwaga i inteligencja. Sławni nekromanci to hrabia Dracula, doktor Frankenstein i Lady Macbeth. Tej akurat nie znam. Czarodzieje śmierci potrafią przejąć siły przeciwnika, mają też umiejętność uzdrawiania siebie samych. No, słynne czary śmierci to takie, które zabierają życie przeciwnikowi, a nas uleczają. No to okej. Moje oczy mnie płatają, figle. Jesteś chłopakiem czy dziewczyną, derp? Boże, biedaczek. Już nie ten wiek, po prostu. Chłopak. Takiego mam postać, tak, dalej. I teraz będziemy mogli siebie zmieniać. Włosy... Na pewno kolor będzie czarny. O, bo zobacz jakie są. Dobra, nie, zdecydowanie będzie czarny. A jaki? Kojarzy mi się właśnie z takim, wiecie, opadającym na... A jest biały? Ej, muszę zobaczyć jak to będzie wyglądać wtedy, ale jak coś, to się później już tego nie zmieni. Da się zmienić za pomocą płatnej waluty, ale mi się nie chce marnować tego. Jak coś, to się cofnie chyba, co nie? Chyba się da cofnąć. Są czarne oczy? Czarne oczy... Czy czarne oczy... Nieważne. Nie będą już te niebieskie i ta zła twarz. Cera? Mujin! Dobra, nieważne, to jest moja ulubiona gra i to jest wcale nie żartujemy. Mogę być murzynem wszędzie. Mogę być murzynem w Lego przy stworzonej postaci. Mogę być murzynem Elżbietą w Saints Row. Mogę być wszędzie murzynem, tylko nie w Wizardzie. Mogę nawet zmienić skina w Minecrafcie na murzynę. No dobra. Tutaj. Niech będzie taka cera. I dalej. Czarny. I jaki? Chcę być dwóch żywiołów. Właśnie, bo później będzie się dało wybrać drugie żywioł. Taki... I to jest święte nasze podstawowe, a później odblokujemy możliwość zdobycia naszego drugiego żywiołu. Niestety to będzie w pewien sposób ograniczone, ten drugi żywioł. Nie tak rozwinięte jak ten nasz pierwszy. Zobaczmy jak to wtedy będzie wyglądać. Gdybym wziął czarno-czerwone. Czuję, że brzydko. Zdecydowanie to jest za brzydkie. Ale biało, czarno-biały. No i co ja teraz mam z tobą zrobić? To będzie mój główny kostium, więc no. Więc jest dylemat. Dobra, zostaję przy czarno-białym. Trudno. Jak ktoś to później będzie się może kupować nowe kostiumy, później przefarbowywać i tak dalej, ale... Dobra, to mój podstawowy kostium będzie czarno-biały. Niech już będzie. I imię. Jak widzicie, tutaj mamy... do wybrania jedno imię. I tutaj do wybrania mamy też, jak to się nazywało. No nie, nie, to nie jest... kurde, to słowo. Tamto, co wiecie, że... przymiotnik określający rzeczownik.
Epitet, tak. Ale to nie jest epitet. Zdecydowanie to nie jest epitet. Dobra, ja sobie tutaj wymyślę imię i wy pozwolicie... Zrobię tutaj cięcie. No dobra, postanowiłem, że po prostu będę zwykłym Geraltem. Myślałem między Gandalfem, Geraltem. A, jeszcze był kilka innych takich... Miałem też pomysł na tego Faramira. Ale... A ty po prostu tutaj mi nie pasują. Nie myślałem, żeby, nie wiem, Geralt Łowca, nie wiem, albo coś. Nie, po prostu będę zwykłym Geraltem, co? Myślę, że to będzie niezły pomysł. Jestem Geralt. Ej! Teraz założyłem, nawet mam włosy podobne do Geralta. O! No prawie. Ale jestem Geralt, siema. Będę śmierci i po prostu pasuje do siebie. No nieważne. Kurde, wziąłem chyba siebie za ciemnego. Tam było... Myślałem, że tam po prostu było ciemno i dlatego mi tak słabo było widać. A tu się okazuje, że zbyt... Nie, no trudno już. Chyba, że to się gdzieś tutaj zredutować. Opcja? Zadobrenie gry. No. No nic. Zaczynamy. Zdecydowanie siebie zbyt ciemnego zrobiłem. My name is Merle Ambrose. I am the headmaster of the Ravenwood. We're expecting great things from you. But first things, to move around, use the arrow key. Mszczałek, ja wolę wstawę. My old friend would like to speak with you. Walk up to Gamma and follow his instructions. No cóż, nie chodzi zbytnio idealnie przy frapsie, ale mogło być gorzej. No nic. Co tam chcesz do mnie powiedzieć, Gamma? Nachuchuczyć. Sztuchuczek się nauczysz. No niech będzie. A co się stało? A co się dzieje? Dup. Uhu? Serio? Dziwne. Piorun walnął w wieżę i nagle jakiś nieznajomy człowiek wyglądający na groźnego pojawił się w wieży. Chodź tutaj, początkujący ucznio z zerowym levelem. Musimy to sprawdzić. Tak, ale tak będzie dla mnie lepiej. Na pewno to przeżyję. Tak. Nie, nie znam żadnych zaklęć, ale to nic. Chodźmy sprawdzić, co to za bandyta. Przecież mamy ze sobą dyrektora. Co nie? To bardzo powinno być bezpieczne. Tak więc chodźmy do tej wieży. Who's that? Malice Tyre! You are no longer welcome here. Why have you returned? Panie Malister. Is this your latest student? My henchmen will see to you. Hurry along. No, serio? Take this deck of spell cards and deal with those creatures while I tend to Malice. Ostatni boss w grze, tak? Spoiler, to ostatni boss w fabule głównej, ale są też dużo, dużo więcej. Że dużo, dużo więcej gry jest. O nie, ostatni boss w fabule głównej atakuje naszą szkołę. To jest najpotężniejszy czarnoksiężnik. Co ja teraz robię? A co my tu mamy? Początkowy uczeń z pierwszym levelem. Chodź, walcz z nim. Boże. Jak ja nienawidzę tej logiki gier dla dzieci. Stary. Magister próbował być dziomem. Czemu ty nie potrafisz walczyć? Ja wolę zacząć sellingować na jakimś manekinie albo coś, ale nie! Zacznijmy od demonów Malistera! No. Walczcie ze mną. Walczę się, jak widzicie, takie mega fajne pole. I tak wygląda tutaj walka. Walczymy kartami, które mają... Ale co wygląda na to, gdzieś pewnie większość z was teraz wyłączyła grę. Patrzycie, what the fuck, co to jest? To nie... to nie dla mnie. Też jak myślałem na samym początku. Wielkie dzięki dla pewnego frajera,
który dopóki się na mnie nie foknął i wtedy był jeszcze fajny, dopóki jeszcze tego nie zrobił, powiedział mi o tej grze i tak mi się to wciągnęło. Na początku to mi się wydawało głupie, no patrzcie, no co, zaatakujemy jego kartą i nagle, i co, po prostu straci życie, co nie? Mamy tutaj jakąś kartę ognisty kot, co to ma być? I co ty mi zrobisz? Popatrzcie, to jest właśnie jeden z czarów harmonii, jak widzicie, to jest czar lodu, po prostu karty wchodzą w rzeczywistość i tak to czasami fajnie może wyglądać. Jeszcze te animacje, takie poruszenie rękoma. Na razie to jest samouczek, więc w ogóle nie ma sensu, ale później zobaczycie, jak to wygląda. Tak, tak, to jest moja energia życiowa. Co ty zrobiłeś? Odbiło ci? Zabiłeś mnie! Tak, wiem. Jaki ty po prostu porąbany jesteś! Co ty ze mną robisz? Wow! Spostrzegam... Czemu od razu mnie odnowiłeś całej? Geniusz! Bo to było niezgodne z zasadami gry, walcz normalnie. Tak. Mam dalej kolejnego. Teraz spróbujmy dobić tego jednego drakoniera. Co ty mi zrobisz? Kolejna to sama po prostu. Nic więcej nie potrafisz, o tym razem zdało więcej obrażeń. Co ty mi jeszcze zrobisz? To nie wygląda fajnie. Nie jest najgorzej, jeszcze ze mną, co nie, że żyje, stoi na nogach. Ale spokojnie, ten samouczek tutaj zwinąć się nie da. Tutaj robią to, co... Tutaj robimy to, co nam każą. Niestety. A szkoda, fajnie by było zginąć samouczku. Wow, nowość, serio? Później zobaczycie, że ta karta w ogóle nie będzie miała sensu w przyszłości. Jeden pips. Później powiem wam, co to jest, kiedy będziemy mieli po prostu z pipsami do czynienia. O, tego słowa szukałem. Ale na razie po prostu 500 życia, jeden pips jest po prostu niemożliwe. Każdy by marzył o takiej karcie w przyszłości. Niestety to są wszystkie te karty wymyślone. Prawdziwy jednorożec daje co 3 pipsy, tylko 250. Ale co to są te pipsy, to wyjaśnię wam później, gdy będziemy mieli pierwszy czar, do którego będą nam potrzebne jeszcze 2 pipsy. Okay. O, teraz nam powiedzą, co to są pipsy. Cicho, ja im to wyjaśnię, nie musimy tego oglądać. O, teraz nawet nie potrafimy pasować nic. Dobra, pipsy teraz to nie mają sensu, co nie? Spójrzcie, z natury to akurat to mniej więcej jest unaturalnione. No ale, dobra, nieważne. Nie mówiłem, a właśnie, nie będę zabijać tego, żeby później to atak, który za chwilę odżyjemy, bo znam już ten samouczek na pamięć, miał sens. Zaraz wam coś pokażę. O nie. Zdychamy. A w ogóle bym zabił tamtego, gdybym go zaczął atakować? Wtedy ten tu miał 255 życia, 225 odjąłem. Czyli bym go i tak nie zabił. O. Ostrze wzmocnienia wzmacniają czar, który będziemy używać następnym razem. Całkiem przydatne, ale później. Na razie ten samouczek jest taki bezsensowny. Ja w ogóle mogłem go pominąć, ale tu jest część fabuły. Dlatego nie chciałem. Sam bym wyjaśnił lepiej, o co chodzi w tym wszystkim.
Tylko ja nie, musiałbym czekać na te wszystkie pizze. A ty będziesz mi wszystko mieszał w przyszłości. Wtedy jak grałem za pierwszym razem, to nie wiedziałem, o co chodzi, ponieważ ten Dumbledore mi wpływa normalnie wszystko mieszał w głowie w tym samouczku. Później mówiłem, jak zdobyć ten czar, który wtedy był w tym samouczku, bo takie pipski. Jeden pips i 500 życia uzdrowione. No i dał mi teraz 2 pipsy. Czemu i kiedy indziej też nie będziemy mogli tak? Dobra. Uderzenie meteoru to jest jednym z tych czarów, którzy będą mogli uszkodzić wszystkich przeciwników. Właściwie mam pewien jeden pomysł. Won teraz wszyscy moi widzowie na kanał Niku i piszcie mu w komentarzu najnowszego filmiku ej, zagoruj skłodę w Wizarda i tak dalej. Spamcie mu po prostu w tym. On kiedyś lubił tą grę, ale teraz boi się tracić hajs. Bo tak, później w przyszłej części gry reszta będzie za hajs, trzeba będzie kupić następne sfery. Ale co to tam? Możemy robić żart po tym te odcinki. A naprawdę będzie to, myślę, że fajnie to wygląda, jeśli będę robić to z Dominikiem. Czemu wcześniej zajął się tymi zbierami? Dobra. Dobra. Tak się, tam byśmy się fajnie przy tym bawili, seria byłaby spoko moim zdaniem, gdybyśmy nagrali to razem. Fajnie, nienawidzę tego samoczka. Ja wszystko wam to wyjaśnię. O, teraz będziemy musieli się odezwać z czatem. Chcesz, żebym coś do niego powiedział? Coś jak najbardziej bezsensownego. Dostaliście funkcję mówienia. Macie jakieś, nie wiem, 15 lat, nie wiem ile ten typek ma. I dopiero wtedy nauczyliście się mówić. Od czego byście zaczęli? Ja bym powiedział, moim celem jest porozmawiać z Ambroży, siwobrody miejsce centrum miasta, wy nie? Ja bym powiedział, moim celem jest porozmawiać z Ambroży, siwobrody miejsce centrum miasta. Chyba każdy by tak powiedział. Nie? LOL? A to pip! Może z tego powodu mi mogą zablokować? Kurde. Tak. Księga zaklęć, taka fajna. WoW, księga zaklęć, WoW, taka fajna. WoW. Mam nadzieję, że nie. Nie chciałbym skończyć w biurze. Wolę być Aurorem. O, nie ta seria. Dobra. Chcę się poradzić z magisterem. To zaraz. Bawmy się moją księgą zaklęć. Ją jeszcze nie możemy używać. Ale mamy różkę, która wygląda jak... Dildo wystąpi w moim odcinku! O, fajnie! Dildo już widać jest w moim odcinku. Jeszcze tylko Niku i będzie komplet. Kurde. Świetnie, ale go nie prosiłem o to. Widzicie, on jest dużo lepszy od Niku. Ale chwileczka, małe cięcie. Okej, zauważyłem, że odcinek trwa około 23 minut teraz. No to przyjmiemy sobie misję od Ambrożego. Pierwszego naszego questa. Oczywiście można je rozpoznać przez ten wykrzyknik nad głową. Dobrze, na naszym pierwszy quest musimy dać list temu strażnikowi, on nam da następny quest i tak dalej, bo to w końcu misja główna. Jeszcze z wam pokażę, jak wygląda walka w normalnym już świecie. Wiem, to jest mój pierwszy tutorial, co to?
I will provide you with useful information to help you in your study. Okej. Okej. Dopiero na naszym poziomie, gdzie można kupić zamek? Szkoda. Ja to wszystko, tym wszystkim oczywiście, żeby się bawiło swego czasu. Dobra. Właśnie księga zaklęć jest epicka. Tutaj mamy naszą postać i tu wszystkie punkty obrażeń, punkty obrony, celność, te wszystkie kurde... no, wszystko. Tutaj mamy ekwipunek, kapelusze, szaty, buty, różdżki, sztylety, amulety, pierścienie, zwierzaki, rumaki, talie, kart. Tak, bardzo rozwinięte, bardziej niż jakiś pieprzony metin albo coś. Nasze karty, żywioły wszystkie. Jak widzicie, mamy tutaj ogień, lód, wichura, mit, życie, śmierć, harmonia, plus dodatkowy czar astralny od 50 levela, o których nie chcę mi się wspominać. Bo nawet do tego nie dojdziemy. Poza tym questy, mapa. Bardzo fajne jest w mapie to, że jest tutaj każde miejsce, oczywiście, to jest chyba normalne, tak zaznaczone, plus mega zabawne momentami obrazki dookoła. No spójrzcie, tutaj mamy na przykład takiego typka bawiącego się na... takiego typka bawiącego się na karuzeli z nietoperza, która jest w tym oto jarmarku, a przy okazji jarmark jest naprawdę bardzo fajny. Są tutaj takie fajne minigiery jak... typu na przykład tutaj... co jest krótkie, żebym mógł powiedzieć, że takie eliksiry, nie? Spójrzcie. I tutaj w tej gierce chodzi o to, i się załaduje tylko, żeby przeciągać w ten sposób, ale laguje na tym. Znaczy taki spowolniony jest. Chodzi o to, żeby tak właśnie przyciągać w ten sposób te eliksiry, tak żeby się ustawiły w odpowiedniej kolejności. I wtedy będą się zbywać punkty. Co rundę się dostanie więcej za to hajsu, jeszcze dodatkowe jakieś przedmioty można dostać. I bardzo opłaca się to robić na sam początek gry, bo możesz zdobyć nawet przedmioty. Sorry. Możesz zdobyć ubrania albo coś. Więc może zagrajmy sobie. Później dojdziemy jeszcze na ten, na drugiej jednorożce i sobie zakończymy. Kurde, no. Ta seria oczywiście będzie się pojawiać, jeśli spojrzeliście w harmonogram w dniach, znaczy w weekendy, jako trzecia seria i będzie się pojawiać losowo. Czasami będzie to Minecraft, wiecie, na paczce modów Minecraft Hero, a czasami to losowo. Kurde, gdzie widzę? W sensie, że nie widzę żadnych opcji. Dobra, coś tam znalazłem. Nie potrafię w to grać. O, coś tam jest. I pewnie się teraz łapiecie za głowę i myślicie, what the fuck, ale on nie potrafi w to grać. O, coś tutaj jest. Ne. Już więcej chyba nic mi się nie uda zrobić. No nic. Piąta runda i co? Zdobędziemy troszkę tego... troszkę many na uzupełnienie i złota. Złota niewiele. No ale mniejsze. Chciałem tylko pokazać, jak wyglądają tutaj takie minigierki. Jeśli się znudzi fabuła albo coś, to można się odkrążyć na minigierkach. Ta gra jest po prostu mega rozbudowana. Tak, mogę rozmawiać. Aha, ten gościu się pojawił, jeśli ktoś napisał. O, takie fajne szaleczki, które się pojawiają tylko przy dwóch pierwszych questach głównych. Musimy porozmawiać z tym strasznym, odblokuje się nam taka pierwsza dodatkowa lokacja, która jest jeszcze darmowa. Unicorn Way is off limits.
show Private Stilson. Looks legit. Dobra. Zaraz to wszystko zrobię, pierwszy otwórzcie mi drzwi. Przesignąłem się jeszcze przez tą bramę, zanim się otwarła. Dobra, dostałem następne, że... Mistrz pojedynków... O, u niego się chyba nauczymy podstaw walki. Świetnie, to zrobimy. Tego, od tego zaczniemy przyszły odcinek. Tutaj ona mówi, że tutaj kroczą potwory. Tak, tak, można rozpoznać questy. I spójrzcie, spójrzcie. Tutaj chodzą setki po prostu tych duchów i tak dalej, i tak dalej. Po prostu jest tutaj... nie wiem jak to skomentować. Jest naprawdę fajnie. Nie wiem co więcej dodać na ten temat. Patrzcie, możemy wejść do walki z jednym takim. Jak wejdzie ktoś jeszcze inny na naszą arenę, po prostu zniknie. Nie może z nami walczyć, chyba że ktoś dołączy, to wtedy możemy grać podwójnie, jakiś cały do nas dołączył. I spójrzcie, mamy tutaj kilka rodzajów ataków. Mamy jeden atak, który ma 100% szans na trafienie, bo tak może sklapować i zadaje tylko tyle obrażeń. Mogą nie trafić przy jakieś czary i wtedy jest, to się nazywa klapą. Zaraz wam pokażę, jeśli się uda. Jak widzicie, wróżka ma 85% szans na trafienie, czyli 15% szans, że żart się nie uda. I wtedy dostajemy tak zwaną klapę. Właśnie tak to wygląda. I nic. Nic. Kończy nam się tura. Następny przeciwnik atakuje i tak na czymś się kończy walka. Dostajemy złoto i PD, ale... I to jest tak mało. Do grupy? Nie, dzięki. To jest tak mało to TPD wszystkie, że to się w ogóle, no może na tym levelu jeszcze sporo, ale później już w ogóle się nie opłaca na tym jak sobie, tylko na misjach. I właśnie misje głównie polegają na rozwalaniu na przykład 10 takich duchów. Niby wydaje się nudne i może po jakimś czasie robi się nudne, ale na samym początku naprawdę według mnie ciekawe. Dobra, pewnie już nam dawno wypiło 25 minut. Albo nawet i pół godziny. Ale to nieważne, mam weekend. Jutro sobie dokończymy granie. Zrobimy jak najwięcej drogi jednorożca. A jak na razie myślę, że możemy się żegnać. Tak więc serdecznie zapraszam do komentowania i subskrybowania. Ja się żegnam. Murzyn mówi cześć.